Proszę. Pojawiają się czasami tematy dane? Bądź inaczej, czy pełniona funkcja poszerza horyzonty, czy stwarza barierę? I tak, i nie. To znaczy poszerzać na pewno poszerza. Ponieważ ksiądz to jest takie dziwne stworzenie, które poznaje człowieka trochę jak lekarz. To znaczy ksiądz poznaje człowieka od strony negatywnej. Nikt nie przyjdzie do księdza i nie powie: księże, szczęśliwie się zakochałem, mam fajną rodzinę, małżeństwo, udane dzieci, sukces, pieniądze, dyplom. Nie. Te radości są dla innych. Prawda, że komu innemu opowiadacie takie rzeczy? Do księdza się przychodzi i mówi: ukradłem, zabiłem, molestowałem, zdradziłem, zbuntowałem się, przeklinałem, złorzeczyłem, nie udaje mi się, nie widzę sensu, jestem bliski rozpaczy, tracę wiarę, jestem zgorszony. Tak jak lekarz poznaje pacjenta, bo to niektórzy może myślą o medycynie, to was chcę od razu uprzedzić tutaj tych chętnych, że to nie jest tak, to ładnie wygląda, że jest biały fartuch, słuchaweczki, no i niezłe nawet pieniądze, ale tak naprawdę lekarz musi przyjąć na siebie to, co najgorsze z człowieka wychodzi. Ja to widzę jako kapelan, bo widzę człowieka od momentu urodzenia do momentu opieki paliatywnej, do śmierci. Mam przegląd, jak wygląda człowiek na przestrzeni całego życia. I długo mógłbym na ten temat opowiadać, ale nie o to chodzi. Więc w tym sensie na przykład mam wgląd w sumienie człowieka, gdzie człowiek mówi już zupełną prawdę o sobie, nie? No już na spowiedzi nie należy kłamać, no już można kłamać w różnych miejscach, nie powinno się, ale... No ale na spowiedzi to już się mówi samo zło. To jest taki donos na samego siebie. Więc w tym sensie mam wgląd ogromny w człowieka. Natomiast na przykład nie mogę sięgać świadomie do mitologii. Bo jeżeli ktoś ma na przykład chrześcijańskie objawienie, Biblię, to byłoby dla mnie osobiście, może dla kogoś nie, ale dla mnie byłoby jakimś nieporozumieniem, jakimś zgrzytem, że mając kawę naturalną, sięgam do zbożówki. Tak powiem, no. Nie? Natomiast ja muszę mieć świadomość, że jeżeli ktoś czyta wiersz, to może podmiot liryczny kojarzyć ze mną. Nie? No może. Może mówić, że ja to napisałem o sobie. Być może nie jeden wiersz napisałem o sobie. O swoich przeżyciach. I wiem, że ktoś może się tym zgorszyć, że ksiądz się zajmuje na przykład takim problemem, taką tematyką, czy w taki sposób wyraża. Jedna z pacjentek, jak przeczytała: Jezu, siostro, cholera, mówi: no rozumiem, Jezu, siostro, ale dlaczego to jedno słowo jest? Ja mówię: nigdy nie zdarzyło się pani przekląć? Bo mnie się zdarzyło.